Witam serdecznie. Dzisiaj kontynuacja drugiej księgi Dzwoniące Cedry. Rozdział zatytułowany Iluzoryczni ludzie. Przecież mówię o jak najbardziej prawdziwych ludziach, takich jak na przykład te dwie panienki. Proszę popatrzeć. Wskazałem na dwie panienki stojące 6 metrów od ławki. Starzec wnikliwie przyjrzał się i powiedział: myślę, że jedna z nich, ta co pali, nie jest prawdziwa. Jak to nieprawdziwa? Zaraz podejdę do niej, przyłożę po tyłku. Jej wrzaski przekleństwa będą jak najbardziej prawdziwe. Sprawa polega, Władimirze, na tym, że ty w tej chwili widzisz przed sobą tylko obraz. Obraz stworzony pod wpływem postulatów technicznego świata. Przyjrzył się wnikliwie. Panienka w niewygodnych butach na wysokich obcasach, do tego trochę za ciasnych. Ona ma właśnie takie buty, bo ktoś inny dyktuje, co teraz powinno się nosić. Ma krótką spódnicę z materiału podobnego do skóry, ale to nie jest skóra. Jest szkodliwa dla ciała. Ona ją nosi, podporządkowując się dyktatowi, tworząc chciany przez niego obraz. Popatrz. Jest krzykliwie ubrana i zuchwała. Zewnętrznie wygląda, że jest niezależna. Ale to tylko zewnętrznie. Cały wygląd nie odpowiada jej wnętrzu. Podyktowany obecnymi myślami i formami, obraz zadusił ją, prawdziwą. I ten iluzoryczny, nie mając duszy, zasłonił sobą żywą duszę. Jej dusza jest w niewoli tego obrazu. Cokolwiek powiemy o duszy, o niewoli i dyktacie jakiegoś obrazu, czy to prawda, czy nie, zorientować się ciężko. Jestem już stary. Nie mogę podporządkować się prędkości twoich myśli. Nie umiem przekonująco powiedzieć, jak to robi Anastazja. Starzec westchnął i dodał: może spróbuję pokazać. Co pokazać? Zaraz spróbuję choć na jakiś czas zniszczyć iluzoryczny, martwy obraz. Duszę panienki zwolnię, a ty obserwuj wnikliwie. Spróbuj. Paląca panienka coś ostro i zrozumiale wykrzykiwała do swojej koleżanki. Starzec w skupieniu i napięciu przyglądał się im. Kiedy panienka odrywała wzrok od koleżanki, zatrzymywała go na jakiś czas. Na kimś z przechodzących, a oczy dziadka podążały za jej wzrokiem. Następnie wstał, gestem zaprosił mnie do pójścia za nim i skierował się ku panienkom. Poszedłem za nim. Starzec zatrzymał się pół metra przed dziewczynami i zaczął się przyglądać palącej. Ona odwróciła głowę w jego stronę, wypuściła w twarz dym i powiedziała zirytowana: co chcesz, dziad? Żebrzesz czy co? Starzec milczał chwilę. Chyba przychodził do siebie po dymie papierosowym, otulającym twarz. Następnie
powiedział miłym, spokojnym głosem. Weź, córeczko, papierosa w prawą rączkę. Powinno się w prawej ręce trzymać. Panienka posłusznie wzięła papierosa do prawej ręki, ale nie to było najważniejsze. Jej wyraz twarzy zrobił się zupełnie inny. Zniknęła zuchwałość. Wszystko się zmieniło. I twarz, i poza. Już zupełnie innym tonem powiedziała. Będę się starać, dziadku. Powinnaś urodzić, córeczko. Samej mi ciężko będzie. Przyjdzie do ciebie. Idź. Myśl o swojej rączce. O dziecinie swojej. I on przyjdzie. Idź. Córeczko, powinnaś się pospieszyć. To już pójdę. Dziewczyna zrobiła kilka kroków. Potem zatrzymała się i zwracając się do swojej przyjaciółki spokojnym, a nie jak przedtem rozdrażnionym głosem, zawołała ją oniemiałą. Chodź, Taniu, za mną. Dziewczyny odeszły. No, popatrz, pan w taki sposób każdą kobietę może poskromić, powiedziałem, znowu siadając na ławce. Świetnie, po prostu jakaś super hipnoza, mistyka. To nie hipnoza, Władimirze. Mistyki tu też żadnej nie ma. To po prostu wnikliwe podejście do człowieka. Konkretnie do człowieka, a nie do obrazu. Zmyślonego, zasłaniającego prawdziwego człowieka. Człowiek od razu się odezwie, siły nabierze, kiedy bezpośrednio do niego się zwracają, ignorując obraz iluzoryczny. Ale jak panu udało się zobaczyć niewidocznego człowieka za widocznym obrazem? To wszystko bardzo łatwe, uwierz mi. Poobserwowałem trochę. Dziewczyna papierosa trzymała w lewej ręce. W torebce swojego czegoś szukała też lewą ręką. To znaczy, że jest leworęczna. A jeśli malutkie dziecko lewą ręką łyżkę trzyma, albo jeszcze coś innego, to rodzice starają się wytłumaczyć, żeby prawej używało. Z rodzicami dobrze jej było. Zrozumiałem to, gdy zobaczyłem, jak zatrzymywała swój wzrok na mężczyźnie i kobiecie, którzy prowadzili maleńką dziewczynkę za rączki. Wtedy powiedziałem frazę, którą rodzice w dzieciństwie mogli mówić do niej. Usiłowałem to powiedzieć takim tonem głosu, jakim, tak przypuszczam, mówili do niej rodzice, kiedy była maleńką dziewczynką. Aniołkiem, niezasłoniętym obcym obrazem. I ona, ta dziewczynka, prawdziwy człowiek, odezwała się od razu. A o porodzie pan mówił, to po co? Przecież brzemienna jest już ponad miesiąc. Obcemu obrazowi to dziecko niepotrzebne. Lecz dziewczynka, człowiek, bardzo go pragnie. Dlatego oni walczą. Teraz dziewczynka, człowiek, zwycięży. Dlaczego nikt nie widzi Boga? Anastazja opowiadała mi, kiedy
Przebywałem z nią w tajce, że Boga nikt nie widzi dlatego, że Jego myśli z wielką prędkością i ścisłością pracują. A ja myślę, dlaczego On nie chce ich zahamować, żeby ludzie mogli Go zobaczyć. Starzec podniósł kijek i wskazał na przejeżdżającego rowerzystę. Popatrz, Władimirze, kręci się koło roweru. W kole są szprychy, ale ty ich nie widzisz. One są, ty to wiesz, ale prędkość obrotowa nie pozwala tobie ich widzieć. Można to powiedzieć inaczej. Prędkość twojej myśli, twojego odbioru wzrokowego nie pozwala tobie tego dostrzec. Gdy rowerzysta będzie jechał wolniej, ty zobaczysz szprychy koła zamazane. Gdy on się zatrzyma, zobaczysz je wyraźnie, lecz rowerzysta spadnie z roweru. Nie osiągnie celu, bo przerwał ruch. I to w imię czego? Abyś ty się przekonał, że one istnieją? Co ci to da? Co się zmieni w tobie, wokół ciebie? Będziesz pewny ich istnienia i to wszystko. Rowerzysta może podnieść się i kontynuować swoją jazdę, ale inni też zechcą zobaczyć, więc dlatego będzie zmuszony znowu i znowu spadać z roweru. W imię czego? No, żeby zerknąć na nie chociaż raz. I co zobaczysz? Przecież leżący na ziemi rowerzysta już nie będzie rowerzystą. Będziesz zmuszony wyobrazić sobie, że on nim był. Bóg, zmieniwszy prędkość swojej myśli, już nie jest Bogiem. Nie byłoby lepiej dla ciebie nauczyć się przyspieszać swoje myśli? Kiedy rozmawiasz z kimś, kto bardzo powoli myśli, czy to cię nie drażni? Czy nie jest męczące zatrzymywać prędkość swojej myśli, podporządkowując się mu? Oczywiście, jeżeli będziesz podporządkowywać się głupkowi, to sam na głupka będziesz wyglądał. Dlatego Bóg, abyśmy mogli Go zobaczyć, powinien przystosować swoją myśl do naszej prędkości. Powinien stać się podobny do nas i kiedy On to czyni, wysyła synów swoich. Tłum, patrząc na nich z pogardą, krzyczy: ty nie jesteś Bogiem, nie jesteś Synem Bożym, jesteś samozwaniec albo cud uczyń, albo ukrzyżowany będziesz. To dlaczego Syn Boży nie stworzy cudu? Chociażby dlatego, żeby odczepili się od Niego niewierzący i nie ukrzyżowali. Cuda niewierzących nie przekonują, lecz kuszą. Tworzących cuda palą na stosie i krzyczą potem: palimy, przejaw ciemnych sił. A przecież przez Boga cudów stworzonych nieobliczalne ilości. Popatrz naokoło. Wschodzi słońce. W nocy księżyc. Robaczek piękny na trawie, drzewo. My też pod drzewem siedzimy. Kto jest w stanie wymyślić bardziej precyzyjny mechanizm niż to drzewo? W nim jego odrobinki myśli, zmaterializowane, żywe, snujące się pod naszymi nogami, lecące nad nami w sinej dali, śpiewające dla nas promykiem ciepła, pieszczące ciała nasze. One jego, one naokoło,
dla nas one? Czy wielu z nas jest zdolnych nie tylko widzieć, ale również odczuwać i rozumieć? Niech tego nie udoskonalają, nie niszczą cudownych stworzeń żywych. Niech to zostanie takie, jakie jest. A co do synów jego, mają jeden cel. Słowami zwiększać świadomość ludzką, hamując prędkość swojej myśli i ryzykując niezrozumienie. Anastazja przecież twierdziła, mówić zwykłe słowa jest niewystarczające dla zwiększenia świadomości ludzkiej do określonego poziomu. Też tak myślę. Słów mnóstwo i różnych ludzkość wymówiła i co z tego? Nieszczęśliwych losów naokoło aż nadto. Również katastrofa ziemi grozi. Prawidłowo. Kiedy słowa nie idą od serca, wtedy, kiedy rozerwane są nici wiążące z duszą, słowa są puste, bezsensowne, brzydkie. Wnuczka, Anastazja, posiada zdolność nie tylko poprzez słowa, ale i dźwiękiem każdej litery obrazy tworzyć. Teraz nauczyciele ziemscy, synowie jego, zmaterializowani w ciele ludzkim, nabiorą takiej wielkiej siły, że duch ludzki zapanuje swoją światłością, ciemność pokona. Synowie, nauczyciele, do czego oni? Przecież zdolności posiada tylko Anastazja. Ona rozda to wszystko. Już to czyni. Popatrz, nawet ty potrafiłeś książkę napisać. Jej czytelnicy wysypali w świat wiersze. Zabrzmiały nowe pieśni. Tak, słyszałem. Teraz w duchowych nauczycielach będzie to wszystko wielokrotnie spotęgowane. Jak tylko zetkną się z książką. Tam, gdzie dla ciebie są tylko słowa, oni poczują żywe obrazy i siła ich się spotęguje. Oni poczują, a ja? Czy ja zupełnie nie mam uczuć? Dlaczego wtedy ze mną, a nie z nimi rozmawiała? Ty nie jesteś zdolny do zniekształcenia jej opowieści. Nie ma w tobie niczego, co mógłbyś od siebie dodać. Na czystej kartce łatwiej pisać się układa. Jednak i w tobie myśl też będzie przyspieszała. Dobrze. Niech się przyspiesza i we mnie, abym od innych nie odstawał. Zgadzam się z panem. Jeden z liderów wyznania religijnego, którego wierni nazywają nauczycielem, powiedział: czytajcie książkę o Anastazji, będzie was rozgrzewać. Wielu z nich posłuchało i kupowali dużo książek. To znaczy, że zrozumiał, poczuł i dlatego pomógł Anastazji i tobie. Czy powiedziałeś chociaż dziękuję? Nie znamy się. Dziękować można duszą. Bezdźwięcznie czy co? Ktoś to usłyszy? Duszą słuchający usłyszy. W porządku. Jest jednak jeszcze jeden niuans. Wyrażał się bardzo dobrze o Anastazji, lecz mnie nazwał nieprawdziwym mężczyzną. Nie spotkała Anastazja prawdziwego mężczyzny, powiedział. Sam słyszałem to w telewizji i czytałem w gazecie. A ty co myślisz, że jesteś doskonały? No, doskonały może i nie.
więc nie warto się obrażać. Dąż do tego. Wnuczka tobie pomoże. Na wysokości będą mogli unieść się tylko ci, których miłość jest zdolna unieść. Nie wszystkim jest dane choćby myśleć o tym. Twórcza myśl potrzebuje niezwykłej prędkości. A pana myśl z jaką prędkością pracuje? Czy nie jest męcząca rozmowa ze mną? Wszyscy ludzie prowadzący taki tryb życia, jak my, mają prędkość myślenia znacznie większą aniżeli ludzie technicznego świata. Naszej myśli nie hamują stałe problemy wyżywienia, ubrania i wiele innych. Mimo to nie jest męcząca rozmowa z tobą. Dzięki mojej miłości do wnuczki. Ona tak chciała i jestem rad, choć coś dla niej zrobić. Jaką prędkość myśli posiada Anastazja? Czy taką samą jak pan i pana ojciec? Znacznie większą. Na ile? W jakim stopniu? Ile pan potrzebuje czasu na to? Powiedzmy, co ona rozważa w 10 minut? Na uświadomienie sobie tego, co ona stworzy w przeciągu sekundy, my potrzebujemy kilku miesięcy. Dlatego właśnie czasami wydaje się nam nielogiczna i dlatego też jest samotna. Nie możemy odpowiednio jej pomóc, ponieważ nie od razu pojmujemy sens jej działania. Ojciec zupełnie przestał rozmawiać. Stara się osiągnąć jej prędkość myśli, żeby pomóc. Mnie też do tego zmusza, ale ja nawet nie próbuję. Tato jest pewny, że to jest lenistwo, ale ja kocham moją wnuczkę i uwierzyłem, że wszystko, co robi, jest doskonałe. I spełniam z przyjemnością każdą jej prośbę. Widzisz, do ciebie przyjechałem. To jak wtedy Anastazja wytrzymała trzydobową rozmowę ze mną? My też długo zastanawialiśmy się, jak ona to wytrzymała. Przecież można oszaleć. Dopiero niedawno to pojęliśmy. Rozmawiając z tobą, nie zatrzymywała swojej myśli, lecz odwrotnie, jeszcze ją przyspieszała. Przyspieszała i transformowała w obrazy. Teraz one jak programy komputerowe będą otwierały się przed tobą i przed tymi, którzy będą czytać książkę. Będą otwierać się i przyspieszać skokami ruch myśli ludzkiej, przybliżając ją do Boga. Zrozumiawszy to, doszliśmy do wniosku, że ona, wymyśliwszy to, stworzyła nowe przepisy wszechświata. Teraz jest oczywiste. Po prostu skorzystała z nieznanych do tej pory możliwości czystej i życzliwej miłości. Miłość nadal jest zagadką Stwórcy. Dlatego Anastazja uchyliła kolejnego rąbka jej wielkiej możliwości i siły. Czy jej prędkość myślenia pozwala widzieć Boga? Wątpię. Przecież żyje również w ciele ludzkim. Bóg też jest w ciele. Ale tylko w połowie. Jego ciałem wszyscy ludzie na ziemi. Anastazja, jak maleńka odrobinka tego ciała, czasami coś łapie. Możliwe, że czasami osiągając prędkość myślenia, nie do pojęcia dla zwykłego człowieka. Ona odczuwa znacznie więcej aniżeli inni,
ale zdarza się to w krótkich odcinkach czasu. Co jej to daje? Prawda, sedno bytu, zrozumienie, do którego dążą mędrcy przez całe życie, przekazując jeden drugiemu nauki, udoskonalając je, przez nią poznane w jednym momencie. No cóż, wiedza lamów wschodu, mądrość Buddy i Chrystusa, yoga, ona to wszystko zna? Zna. Posiada wiedzę większą od wiedzy zawartej w przekazanych wam traktatach. Ale uważa ją za niedostateczną, ponieważ nie ma harmonii dla wszystkich na ziemi dzisiaj żyjących, i nadal podąża się do katastrofy. Żeby temu zapobiec, tworzy swoje dziwne kombinacje. Twierdzi, starczy uczyć ludzi naleganiem, starczy kusić ich jabłkiem Adama i Ewy. Należy dać im poczuć, właśnie poczuć to, co odczuwał pierwszy człowiek, co mógł on i kim on jest. Chce pan powiedzieć, że jej naprawdę uda się zrobić coś pod dobrego dla wszystkich ludzi? Jeśli tak, to kiedy to dobre się zacznie? Już się zaczęło. W tej chwili to tylko małe kiełki, ale tylko tymczasem. Gdzie one są? Jak je zobaczyć i poczuć? Zapytaj tych, którzy książkę czytają. One są w nich, ponieważ książka u większości czytelników wywołuje jasne uczucia. Tego już nie można negować. Wielu ci to potwierdzi. Udało się jej z tymi znaczkami, literkami. Niewiarygodne, ale to działa. Co do ciebie, Władimirze, zastanów się, kim ty byłeś. A kim jesteś? Otwiera się w tobie jej stworzony w obrazach program i w ludziach rozkwita jej dusza. Świat waszych uczuć zaczyna się zmieniać, zmieniając obrazy wokół was. My nie możemy do końca uświadomić sobie, jak jej to wychodzi. To, co leży na powierzchni, jest widoczne. Jeszcze jakoś można rozgryźć. Natomiast to, co jej pomaga urzeczywistnić jaźń, pozostaje zagadką. Można oczywiście usilnie starać się to rozwiązać, ale nie chcę swoich myśli odrywać od wspaniałej, rodzącej się rzeczywistości. Uroczą zorzą rodzącego się dnia należy się lubować. Gdy zaczynasz zastanawiać się, jak to się dzieje, zamiast oczarowania otrzymujesz nudne grzebanie, do niczego nie prowadzące, niczego nie zmieniające. Dziwne, jakie to wszystko jest niezwykłe i skomplikowane. Miałem jeszcze trochę nadziei, że Anastazja jest zwykłą pustelnicą, niezwykle życzliwą, uroczą i trochę naiwną. Przecież mówię do ciebie, nie grzeb. Nie zawracaj sobie głowy. Jeśli jest to dla ciebie zbyt skomplikowane, niech pozostanie piękną, życzliwą pustelnicą. Jakby poznałeś ją w tajce. Inni ludzie zauważą co innego. To, kim ona naprawdę jest. Masz to, co masz. Więcej twój umysł nie jest w stanie wchłaniać tymczasem. I to dobrze. Postaraj się rozkoszować świtem. Jeżeli możesz.
na dziś to najważniejsze. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już wkrótce. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że jesteś.